W tym materiale opowiem wam o fotografii przyrodniczej ogólnie, ale kompleksowo. Powiem o tym, co robić, żeby zacząć fotografować zwierzęta, jakich umiejętności fotograficznych potrzebujecie, jakiego sprzętu używać i jak tych zwierząt szukać. Będzie też trochę o najpotrzebniejszych moim zdaniem akcesoriach, z którymi ja osobiście nigdy się nie rozstaję i zawsze mam je w plecaku. Na koniec podzielę się z wami sprawdzonymi przez lata radami, które są proste i każdy łatwo wprowadzi je w życie. Polepszając swoje zdjęcia. Jeżeli fotografia to Twoja pasja, zostaj na kanale na dłużej. Zostaw suba, skomentuj i przejrzyj inne moje poradniki z terenu. A teraz startujemy. W maju byłem na zdjęciach w terenie 16 razy. To prawie tyle samo dni, ile przepracowałem zawodowo. W czerwcu wyszedłem z aparatem tylko 8 razy, w lipcu 3. Upalne lato nie sprzyja fotografii przyrodniczej, a z pewnością nie sprzyja mojej fotografii przyrodniczej, która w dużej mierze opiera się na chodzeniu po górach. W tym sezonie letnim po prostu mi się nie chciało. Ale to dobrze, bo nadrobiłem zaległe książki, gry, seriale. No i nie przegapiłem żadnego meczu naszych zajebistych siatkarzy na Olimpiadzie. Po tych paru latach fotografii przyrody, które mam za sobą, wypracowałem sobie silne przekonanie, że żaden gatunek fotografii nie zależy w tak dużej mierze od sprzętu, którego używamy. Gdyby ktoś zapytał mnie, jaki aparat wybrać do krajobrazu, do street photo, do portretu, Oczywiście zawęziłbym odpowiedź do odpowiednich ogniskowych obiektywów, ale raczej polecałbym również starsze i tańsze konstrukcje. Fotografia uliczna jest nawet gatunkiem, którego charakterystyka zyskuje czasami na korzystaniu ze słabszych optycznie szkieł lub nawet aparatów analogowych. Niedoskonałości optyczne są całkowicie pomijalne, jeśli kompozycja i sytuacyjność sceny nadrabiają atrakcyjnością. Fotografując krajobraz, nie potrzeba z kolei sprzętu, który wykonuje wiele zdjęć w ciągu sekundy. Szybkostrzelność i prędkość autofokusa nie mają najmniejszego znaczenia, jeśli fotografujemy góry, łąki lasy. Sam autofokus nawet to często element, który można sobie odpuścić, bo dla idealnej ostrości każdy fotograf używa ostrzenia manualnego. To wszystko sprawia, że możemy kupić nawet tańszy, wolny sprzęt i obiektyw z niedokładnym autofokusem, a jedyne co nas obchodzi, to jak najlepsza ostrość i odpowiednia ogniskowa. I oczywiście. To nie znaczy, że te dwie przykładowe dziedziny fotografii nie mogą być uprawiane nowym, drogim sprzętem. Każdy fotograf zyskuje coś, kupując coraz to nowsze i lepsze aparaty i szkła, ale zobaczcie teraz jak wymagająca technicznie dla fotografa i sprzętu jest fotografia przyrodnicza. Obiekty, które fotografujemy, są często małe i szybko się przemieszczają. Potrzebny jest więc obiektyw, który pozwoli nam zbliżyć się do nich bez płuszenia. Takie 300 mm jest już dobrym startem ale tylko jeżeli naprawdę dobrze potrafimy się maskować albo skradać. Dla osób, które nie podejdą tak blisko odpowiedni będzie obiektyw 400 mm lub więcej, ale musicie wiedzieć, że czasami fotograf przyrody znajdzie się w sytuacji, gdzie nawet 600 mm nie jest wystarczające, aby odpowiednio wypełnić kadr obiektem. Czasami znajdziemy się w sytuacji, gdzie jakaś akcja zaskoczy nas w znacznej odległości, a będzie na tyle ciekawa, że nie sposób jej sobie odpuścić. Na przykład Gdybym kiedykolwiek ogarnął się na tyle, żeby w końcu znaleźć tokujące na śniegu głuszce. Załóżmy, że te głuszce zaczęłyby się między sobą bić, daleko ode mnie. Mając obiektyw 300 mm i słaby, mały sensor w korpusie, mogę zapomnieć o rozsądnych ujęciach. Ale jeśli będę w posiadaniu obiektywu 600 mm, do tego dobry telekonwerter, a do tego wszystko zapięte na wysoko megapikselowej puszce, powiedzmy 40 megapikseli, to nie dość, że poprawiam swój zasięg samym obiektywem, to dodatkowo mogę później z takiego obrazka wyciąć dużo więcej, niż gdybym miał mniejszy sensor. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że tak dynamiczna akcja, jak tłuczenie się między sobą dwóch samców głuszca, nie trwa w nieskończoność. I przecież, nawet jeśli mamy odpowiedni refleks, to czas na wykonanie zdjęć i tak jest ograniczony. Swoją drogą to jest uczucie nie do opisania, kiedy leży się na ziemi w bezruchu. Niby jest się przygotowanym na każdy scenariusz, ręka, wiecie, na spuście migawki, oko wyczulone na każdy ruch, ucho nasłuchuje do okoła 360 stopni wokół, tam gdzie oczy nie widzą, a i tak przyroda zaskakuje i kompletnie zbija fotografa z tropu taką nagłą, dynamiczną akcją. Ale wracając do sprzętu, akcja już się dzieje, sekundy uciekają i czujesz jak każda mijająca chwila, gdy nie robisz zdjęć, nieubłagalnie skraca Twoje szanse na wymarzone kadry. W końcu obracasz się i po cichu możesz zacząć klepać fotki. No i tutaj kolejny kluczowy aspekt sprzętu. Czy twój autofokus da radę? Czy uda się złapać ostrości na tych szalejących w tumanach śniegu głuszcach? Czy pył, dynamika, słabe światło? Czy te czynności pokonają twój autofokus? Przecież nie możesz pozwolić sobie na nawet 5 sekund opóźnienia. Poza 5 sekund cała akcja może się skończyć. Ale dobra, wariant optymistyczny. Autofokus daje radę. Masz ostro. Co dalej? Ile zdjęć zrobisz? Czy w trakcie tych pięciu sekund ptaki będą schowane za drzewem? Czy będą dobrze oświetlone? Czy będą w powietrzu? Czy będą akurat na ziemi? Aby zagwarantować sobie, że każda scena zostanie zachowana na karcie w postaci zdjęć, potrzebujesz do tego wszystkiego także jak największej szybkostrzelności. Siedem albo dziesięć klatek na sekundę to teraz taki standard, ale im więcej ujęć, tym lepiej. Sami widzicie, że tutaj nie ma mowy o półśrodkach. Dlatego w przypadku fotografii przyrodniczej zawsze powtarzam, że jak w żadnym innym gatunku, kasa wydana na sprzęt pozwala na wykonanie większej ilości dobrych technicznie ujęć, które zachowacie. Czy da się fotografować tanim sprzętem? Owszem, da się. Mój zestaw przecież do najdroższych nie należy, a sobie z nim radzę. Ale zasada pozostaje, droższy sprzęt to mniej straconych ujęć. Temat sprzętu z grubsza mamy zamknięty, przynajmniej jeśli chodzi o aparat i dylemat, jaki z pewnością wielu początkujących będzie miał. Pamiętajcie, nie ma co oszczędzać. O akcesoriach powiemy sobie w dalszej części. Teraz parę słów o tym, jak wygląda cały proces przygotowywania się do wyjścia w teren i gdybym miał oszacować, jak ważne są przygotowania do wyjścia i planowanie samej sesji, to myślę, że spokojnie mogę użyć tu określenia, że to już połowa sukcesu. Uważam, że 50% zdjęcia to jego wykonanie, a druga połowa to planowanie. Ktoś zaraz powie, no halo, ale jak to? To fotografia przyrody to nie jest chodzenie z aparatem i szukanie po drzewach, co się nawinie? No nie. Znaczy, czasem jest. Czasem idę sobie na spacer z aparatem i bez presji, oczekiwań, na luzie, fotografuję sobie, co się trafi. Ale rzadko są to zdjęcia, z których jestem dumny albo zadowolony. Rzadko są to w ogóle dobre zdjęcia. Czasem są dobre, czasem są bardzo dobre, ale swoje najlepsze zdjęcia uważam, że trzeba zaplanować. A samo zaplanować to nie znaczy jeszcze, że wykonać. Fotografia przyrodnicza jest bardzo nieprzewidywalna i losowa, ale ta losowość nie polega na łażeniu z aparatem i fotografowaniu wszystkiego, co się nawinie. To jest moim zdaniem niepotrzebne dokładanie sobie jeszcze dodatkowej losowości w dyscyplinie, która i tak już mocno jest od szczęścia zależna. Losowość polega tutaj na tym, że mimo, iż znamy lokalizację danego gatunku, to dzisiaj może on wybrać inną ścieżkę, albo w ogóle wybrać inną ścieżkę przez miesiąc, albo może nas widzieć za każdym razem, kiedy wydaje się nam, że się dobrze zakamuflowaliśmy, i dlatego trzeba tą losowość ograniczyć. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy wiedzieć, co chcemy fotografować. Czy to będzie ptak, czy to będzie ssak, czy gatunek jeden, czy gatunek drugi. Ustalmy sobie konkretny cel, bo znając cel, możemy dokładnie określić plan działania. W moim przypadku przebiega to tak, że najpierw, wbrew temu co przed chwilą powiedziałem, faktycznie chodzę w różne miejsca z aparatem i liczę, że coś się nawinie. Ale z drobną różnicą, bo teraz wiem już, że to coś to na przykład Puszczyk Uralski. No a skoro to Puszczyk Uralski, to możemy teraz zawięzić sobie teren poszukiwań do lasów, a nawet lepiej do borów bukowych z paroma iglakami. Im starszy las, im więcej połamanych drzew, tym lepiej. Ural lubi robić dziuple w złamanych drzewach. Lubi też, gdy w pobliżu jest źródło wody. Często zajmuje duże budki po innych ptakach albo takie specjalnie dla niego. I to są bardzo specyficzne dane, ale zwróćcie uwagę, że bez nich możemy tylko zgadywać, gdzie takie sowy szukać. Nie jest ciężko zebrać takiej informacje, ale trzeba poświęcić trochę czasu na szukanie. Internet pomaga, ale moje ulubione źródło wiedzy to książki. Szczególnie stare książki profesora Sokołowskiego. Ptaki ziem polskich, tak się te tomy nazywają, i żadnych atlasów. Atlasy są tak ogólne, że ich posiadanie mija się z celem. Wikipedia posiada więcej informacji o różnych gatunkach niż przeciętny atlas. Kolejny krok to zlokalizowanie sowy. Yy, ale jeszcze nie nastawiam się na zdjęcia. Fajnie, jak ją w ogóle znajdę. W moim terenie wspomniany przed chwilą biotop to najczęściej góry, więc rozsądnie byłoby zrobić obchód po różnych zakamarkach i porozglądać się za sobą. Czasem trafię już za pierwszym razem, a czasem muszę zwiedzić kilka lub kilkanaście szlaków, zanim trafię. Może się też tak zdarzyć, że znajdę miejsce bytowania mojego celu, ale minę je, bo Sowa nie będzie chciała się pokazać. Dlatego sugeruję takie obchody robić na lekko, bez aparatu, lekki plecak, woda, jedzenie, lornetka, wszystko. Mi się to rzadko zdarza. Nie umiem się powstrzymać przed zabraniem sprzętu zawsze, gdy idę w góry. Rozum podpowiada, że przecież będę szedł szybciej i wydajniej na lekko, bez obciążenia, ale kto by się tam słuchał, swoich własnych rad. Efekt jest taki, że często robię kilkanaście kilometrów po przewyższeniach i niosę sobie elegancko 20 kg na plecach dla rekreacji. Aparat nawet nie opuści na plecaka. Kolejna podpowiedź. Niektóre gatunki można znaleźć też w naukowych opracowaniach różnych naukowców z regionu. Warto poszukać w sieci, czy nie odbywało się w ostatnich latach jakieś liczenie danego gatunku albo obrączkowanie. Często w opracowaniach po takiej akcji załączane są mapy obserwacji, które oczywiście są, wiecie, na wagę złota. Warto też przeglądać grupy na Facebooku w poszukiwaniu niedawnych wrzutek. Być może ktoś załączył do zdjęcia przybliżoną lokalizację. Ale często też w komentarzach można znaleźć takie informacyjne perełki, gdy na przykład ktoś z okolicy rozpozna na zdjęciu popularny spot. No i tak sobie chodzimy, łazimy, sprawdzamy i szukamy. W końcu znajdujemy. Jeżeli akurat masz ze sobą aparat, to możesz zrobić parę fotek, wytestować różne kompozycje, tła, ale moja rada jest taka, żeby w tym momencie odpuścić. Światło nie jest na pewno idealne, bo przecież od paru godzin chodzisz już po tym lesie, więc pewnie słońce daje już w kość. Dużo lepiej jest usiąść, zjeść coś, napić się i obserwować. W ten sposób poznamy nawyki tego konkretnego osobnika. Dowiemy się, gdzie często siada, kiedy odlatuje, jak łatwo się płoszy i czy zostaje tam przez cały dzień. Mając taki zestaw danych, mamy już praktycznie wszystko, po co przyszliśmy. I teraz trzeba zaplanować naszą właściwą sesję. A fotografowanie zwierząt w 9 na 10 przypadków planujemy na świt lub zachód słońca. Zwierzęta są wtedy najaktywniejsze, przy czym ja zawsze miałem lepsze wyniki rano. Minusem takiego stanu rzeczy jest fakt, że sen jest nie dla nas. Trzeba wstać w środku nocy, dojechać na miejsce, rozłożyć się, oczywiście zanim zrobi się widno i czekać. I powtórzę raz jeszcze, jesteśmy na miejscu z aparatem zamaskowani, siedzimy cicho, zanim jeszcze zrobi się całkiem widno. Dzięki temu dla przybywających tam zwierząt staniemy się po prostu elementem otoczenia, który już tam był, gdy przybyły o świcie. Daje nam to sporo swobody, jeśli nie damy ciała z tym całym siedzeniem cicho i bez ruchu, a zwierzęta się pojawią, to mamy pewne foty, przynajmniej o świcie. I będzie robiło się jaśniej, tym mocniej nasze ludzkie kształty, świecąca na blado skóra, będą dla zwierząt widoczne i kontrastujące z ich normalnym środowiskiem. To kolejny ważny powód, żeby mieć dobry aparat i jasny obiektyw. Niektóre profesjonalne sprzęty pozwalają robić poprawnie naświetlone zdjęcia kiedy ludzkie oko ciągle nic nie widzi. Wyobraźcie sobie, jak ogromna to przewaga, możliwość fotografowania, kiedy nasza sylwetka jest zakamuflowana niemal idealnie, bo tym kamuflażem jest sama noc. Postaram się wymienić teraz tylko te akcesoria, które uważam za niezbędne. Nie będę mówił o tych, których używam rzadko albo bardzo sytuacyjnie. Wybrałem sprzęty, które mam ze sobą prawie zawsze i to one pozwoliły mi wykonać wiele ujęć, których normalnie bym nie miał. Pierwsza rzecz to siatka maskująca. Najlepiej, żeby była na tyle duża, żeby można było nakryć siebie, ale też w miarę potrzeb narzucić ją na jakieś drzewo, tworząc taką prowizoryczną czatownię. Unikajcie na pewno siatek, które są zrobione na szkielecie z linek. Strasznie się plączą, zahaczają dosłownie o każdą pierdołę. Siatka jest lekka, świetnie się kamufluje, zmieści się nawet do kieszeni. Nie widzę powodów, żeby kiedykolwiek zostawiać ją w domu. Statyw, bardzo długo myślałem, że statyw nie jest koniecznością. I chociaż miałem jeszcze kilka statywów z czasów, kiedy fotografowałem krajobraz, to zawsze myślałem, że przecież zdjęcia z ręki też da się robić i nie należy polecać statywu na start. Błąd. Tam gdzie zrobisz zdjęcie z ręki, faktycznie można się czasem przemęczyć i nie korzystać ze statywu, ale jego wartość leży gdzieś indziej. Statywu używam najczęściej w dwóch przypadkach: kiedy muszę wydłużyć czas na jakim strzelam o wschodzie lub po zachodzie słońca oraz do fotografii z wody. Gdyby nie statyw, to nie zrobiłbym pewnie Połowy zdjęć ptaków pływających, które do tej pory wykonałem. Jeśli chcesz fotografować równolegle do tafli wody, a chcesz, bo fotografowanie z góry w stronę tafli, to marnowanie kadru. Do takich zdjęć potrzebujesz statywu. Często też fotografując należąco przy jakimś rozlewisku, przydaje się właśnie statyw. Ja mogę leżeć na błocie, aparat niekoniecznie, ma być bezpieczny. Lornetka. Tutaj wiadomo, nie pytajcie mnie o modele, bo się nie znam. Ale lornetka do zwiadu jest koniecznością. Krzesełko, żeby sobie wygodnie usiąść w wodzie, kiedy trzeba wejść nieco głębiej. Jakieś proste ubranie maskujące. Bardzo fajną i skuteczną opcją są snajperskie stroje Ghillie suit, ale zaczepiają się o jeżyny i wszystko inne, co ma kolce. Więc to ubranie ubieramy tylko kiedy siedzimy w miejscu bez łażenia. No i akcesorium bonusowe. Ja kupiłem je dosyć późno, ale szybko otworzyły przede mną dużo nowych możliwości. Wodery. Nagle mogę fotografować ze środka stawu w głębokim błocie, na rozlewiskach, ze środka górskiego potoku. Kwokacze, pluszcze, kaczki, sieweczki, czaple, ślepowrony, to wszystko są gatunki, które fotografuję w woderach. Ale pamiętajcie, żeby sprawdzić 10 razy, po czym chodzicie. Parę razy utknąłem w błocie praktycznie po pas i miałem serce w gardle. Znajomi fotografowie też mieli niebezpieczne akcje, bo za szybko chcieli dojść na środek błota albo stawu. Uważajcie, gdzie łazicie. I na koniec kilka sprawdzonych rad ode mnie. Starajcie się zawsze fotografować z poziomu wzroku zwierzęcia. Dzięki temu lepiej rozmiejecie tło, a kompozycyjnie dacie odbiorcy lepszą więź z obiektem. Więcej o perspektywie znajdziecie w innym moim filmie na tym kanale. Zerknijcie sobie. Wracajcie do poprzednio odwiedzonych miejscówek. Łatwo jest zakodować sobie w głowie, że jakieś miejsce nie ma potencjału, ale dużo trudniej jest zapamiętać że każdy teren się zmienia, szczególnie o różnych porach roku. Róbcie notatki. Wasze ja z przyszłości podziękuję Wam za rok, za dwa lata. cierpliwości. Jeśli leżycie zamaskowani i po paru minutach nic się nie dzieje, to pamiętajcie, że kiedyś czekałem tak od świtu do zachodu i dopiero na zachód coś siadło. A jeżeli materiał się podobał, to napisz komentarz, zostaw łapę w górę i zostaw suba. Na tym kanale znajdziesz wiele innych filmów z poradami, i nie tylko.